ten skwarny dzień spotkaliśmy się zupełnie nieprzypadkowo, bo na pięknej uroczystości jubileuszu 60, to jest na dobry omen, że na 70-lecie też się spotkamy. Ale spotkaliśmy się faktycznie na 60-leciu jubileuszu kapłaństwa księdza kanonika Eugeniusza Miłosia. A przed oczkiem kamery pan profesor Andrzej Flaga, profesor akademicki krakowski, który również poczuł się gościem księdza kanonika. I dlaczego gościmy tutaj między innymi pana profesora, to proszę niech sam uzasadni swoją bytność tutaj. Reprezentuję razem z osobami, które przyjechały tutaj z Krakowa, to jest ponad 12 osób, środowisko krakowskie może najpierw, tak bym powiedział, związane z działalnością na rzecz intronizacji Jezusa Chrystusa Króla jako osoby w Polsce. Reprezentujemy tutaj różne grupy, stowarzyszenia, organizacje, a więc na przykład Fundację Serca Jezusa, która była powodem w całym procesie beatyfikacyjnym Rozalii Celakówny, Stowarzyszenie Róża, oba te i stowarzyszenie i Fundację Serca, a także Wspólnotę Świętego Klaudiusza, organizował, prowadził świętej pamięci wielki kapłan, świętej pamięci ojciec jezuita kiedyś, Tadeusz Kiersztyn. Miałem takie szczęście, że rozpoczynając tak zwaną działalność zjednoczeniową, gdy chodzi o te wszystkie ugrupowania narodowo-ludowo-patriotyczne wokół właśnie tej idei Jezusa Chrystusa Króla, spotkać się na początku mojej drogi z księdzem Kiersztynem. Także ja uważam się za jego jakby wychowanka. Prawda? I tam, gdy chodzi o moją formację w tym zakresie, to zawdzięczam głównie temu środowisku zgromadzonemu w Szczyglicach wokół księdza Tadeusza. Takie są początki, natomiast w ubiegłym roku minęło 25 lat dzieła intronizacji w Polsce. Dzieła, które obejmuje bardzo wiele tych ugrupowań, stowarzyszeń, ruchów, te, które wymieniłem, dlatego trzeba dodać samorządną Polskę, którą jestem przewodniczącym tego ruchu, trzeba dodać Stronnictwo Polska Racja Stanu, trzeba dodać jeszcze pewnie wiele innych jeszcze ugrupowań. I myśmy się spotykali już jak był rozpoczęty proces beatyfikacyjny Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. Głównym motorem, takim spiritus movens tego procesu był właśnie ksiądz Tadeusz Kiersztyn. Przeczytałem wspaniałą jego książkę Ostatnia walka. To jest wykład w ogóle bazujący na Piśmie Świętym i objawieniach Rozalii. Też trzeba byłoby dodać, że ksiądz Tadeusz nie od początku był takim fanem Rozalii. Dopiero po jakimś czasie Pan Bóg go tak ukierunkował, że rozpoznał tę misję i później przejął tę misję całą, jakby rozwijając ją w Szczyglicach i w Krakowie i później poza Krakowem. No więc początek można uznać, że w tym momencie, jak został otwarty proces beatyfikacyjny Rozalii Celakówny, my datujemy tę działalność ruchów intronizacyjnych. Czyli w ubiegłym roku było to 25 lat. W pewnym momencie doszliśmy do wniosku takiego, że trzeba te różne grupy intronizacyjne jednoczyć. Naprawdę, w jedności siła, to jestem o tym absolutnie przekonany i to dotyczy polityki, działań gospodarczych, inżynierskich, ja jestem inżynierem z wykształcenia. Wobec tego próbowaliśmy zjednoczyć też te ruchy intronizacyjne, dlatego że różne grupy, stowarzyszenia, myśmy z czasem nazwali je zrzeszeniami intronizacyjnymi, że te różne zrzeszenia troszkę działały każda jakby na swoim poletku, działce, prawda? A były takie spory między nami, były też taka rywalizacja, który ruch ważniejszy, która grupa ważniejsza, nie? I myśmy ocenili, że to nie służy intronizacji, że to trzeba doprowadzić do tego, że nawet jak mamy podziały, jakieś niedomówienia, to jednak spróbujmy się zjednoczyć. I tutaj muszę powiedzieć, że doprowadziliśmy najpierw do wielkiego wydarzenia,
po tych wszystkich atakach z różnych stron, także i ze stron kościelnych, tak mogę dzisiaj powiedzieć, niezrozumienia tych naszych intencji, poczynań, doprowadziliśmy do sympozjum na Jasnej Górze. I to było kluczowe sympozjum. Z jednej strony byli przedstawiciele Episkopatu Polski z księdzem biskupem Andrzejem Czają na czele. Był tam też i ksiądz arcybiskup Dzięga, był ksiądz profesor Marek Mielewski i wiele, wiele jeszcze innych osób kościelnych oraz te nasze ugrupowania. I celem tego sympozjum było doprowadzenie do dialogu, rozmowy dwóch stron, kościelnej i świeckiej. Myśmy się tam wtedy sprzeczali, ale ja dzisiaj mogę powiedzieć, że ogromną zaletą tego właśnie spotkania było to, że ksiądz biskup Andrzej Czaja nie bał się tej konfrontacji z nami i podjął po raz pierwszy próbę rozmowy. Także od tego się zaczęło jakiś taki proces właśnie jednoczenia. Kolejnym etapem, takim bardzo ważnym, to był akt intronizacyjny w Łagiewnikach 2016. Myśmy się już wtedy, 19 listopada, myśmy się wtedy już w jakiś sposób połączyli i to był ten zespół przedstawicieli ruchów intronizacyjnych oraz ze strony Episkopatu był powołany zespół Episkopatu Polski do spraw ruchów intronizacyjnych. Myśmy spotykali się, mogę powiedzieć, dzisiaj już kilkanaście razy, wszyscy razem, i głównie na Jasnej Górze, z tymi osobami, które wymieniłem, z przedstawicielami tych ruchów i doprowadziliśmy do tego, że był konsensus między nami. To jest niesamowicie ważne, że mimo sporów myśmy doprowadzili, że te ugrupowania tworzą jakby jedną grupę całą i przygotowujemy się do właśnie tego aktu intronizacyjnego. Ale było też przecież poprzedzone we wszystkich parafiach wcześniej, przed już tym właściwym aktem intronizacji Chrystusa na Kula, to we wszystkich parafiach były przeprowadzone małe akty. Ja tak. Pamiętam, oczywiście to wszystko było w gestii proboszczów. Zechciał, to tak było, nie? Tak, tylko że tam były akty intronizacji osobiste, parafii, ale też intronizacji Najświętszego Serca Jezusa. I wszystkie te grupy jakby tworzyły różne odcienia tych aktów intronizacyjnych, prawda, które miały miejsce, to trzeba bardzo jasno podkreślić. No i teraz chodziło o to, żeby po tym wszystkim doprowadzić do ogólnonarodowej zgody aktu takiego intronizacyjnego, jaki w zamyśle był Pana Jezusa w przekazach dla siostry Faustyny. W naszym przekonaniu, i celakówny, w naszym przekonaniu, także księdza kanonika Miłosia, także wielu osób, kapłanów bożych, księdza arcybiskupa Dzięgi w tym, było to wypełnienie tych objawień, prawda? Ten akt intronizacji. On się nie nazywał dosłownie aktem intronizacji, tylko przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Jakoś unikano wtedy były takie spory między stroną kościelną a nami, żeby tego pojęcia intronizacja, które dzieliło nieraz, ponieważ miały różne zabarwienie wtedy, nie? No bo każdy mówił, że Chrystus jest. Natomiast to słowo, żeby jakoś nie dzieliło, to Episkopat Polski poprzez ten zespół doprowadził, że tam się w akcie intronizacyjnym ani razu nie pojawia słowo intronizacja, nie? I to było takie niepokój pierwszy, bo mieliśmy różne odpowiedzi później uczestników. To przecież było wielkie przy okazji zjednoczenie. Dla mnie to był cud, że mimo niepełnego poparcia ze strony kościelnej, nagle w Łagiewnikach zgromadziło się aż tyle ludzi, tyle kapłanów, 1000 kapłanów. Tak? Deszcz padał, 100 tysięcy ludzi z całej Polski. Mówię, reprezentacja tej grupy parlamentarnej, rządowej, trudno powiedzieć, że jak nie było na przykład pani premier, bo miała, nie wiem, coś tam, to że nie był spełniony akt intronizacyjny. To nie jest tak, mają być reprezentacja, była reprezentacja, nie? Władz. My to tak oceniamy i to w naszym przekonaniu ten akt został przyjęty przez Pana Boga, tak to oceniamy. I od tego momentu myśmy powinni już jednym głosem działać, wszyscy, a nie dzielić się właśnie to, co teraz obserwujemy.
środowisko jakieś tam koło, zgromadzone wokół, mała intronizacja. Teraz nie było, teraz nie my było dopiero zrobimy. Teraz my dopiero zrobimy, zrobiliśmy intronizację, a na przykład nie było żadnych reprezentantów władz Rzeczypospolitej. No i teraz mówię, że to była właściwa, bo ktoś nazwał tam, że to była intronizacja króla Polski. No tutaj są te niedomówienia, jakieś takie animozje niepotrzebne. Myśmy powinni na dzisiaj przyjąć tak, był akt, to jest początek ogromnego procesu intronizacyjnego w Polsce. Dzięki Bogu, że myśmy zawiązali to ogólnopolskie dzieło intronizacji na bazie tych wszystkich ugrupowań, które stowarzyszeń, zrzeszeń, które były wcześniej przed tym aktem i to spotykamy się. Wywalczyliśmy, że jest delegat Episkopatu Polski. Ja sobie dopiero teraz uzmysławiam po tym, jak myśmy to wywalczyli, co to znaczy delegat. To znaczy, że mamy poparcie strony kościelnej i możemy działać. Ja się nie muszę pytać, ja czy ktokolwiek z nas, na przykład, czy mam organizować gdzieś tam, nie wiem, w Szczecinie czy tu, jest delegat i on reprezentuje i to jest dzieło kościelne już, prawda? Także ja bardzo jestem wdzięczny księdzu biskupowi Stanisławowi za to, że jest z nami, że jest delegatem, że nam błogosławi, że ma doradców. I że wspólnie ciągniemy to dzieło intronizacji. To jest dzieło, to jest proces. Długi proces, który jest przed nami. Ja bym tak jeszcze może na trzy rzeczy zwrócił bardzo ważne uwagi. Ubiegły rok mieliśmy tak, 25 lat dzieła intronizacji. Piękna uroczystość w Ustroniu Śląskim. Tam nasz kolega Adaś Kędzierski, który ufundował kościół, pomnik 24-metrowej wysokości jest Chrystusa Króla, tam jeszcze inne są jego fundacje. On doprowadził do tego, że w tym miejscu, gdzie tam bardzo wielu tych kuracjuszy odwiedza codziennie, tamto miejsce, on ufundował 7 kamiennych tablic aktu intronizacyjnego. Piękna uroczystość, poświęcenie tego aktu, z obecności biskupa, obecności przedstawicieli kościoła, różnych tych kapłanów i naszych grup, ugrupowań, tak? Wielkie wydarzenie, wielkie ja to oceniam. To będzie procentowało dlatego, że są już podejmowane kolejne próby, żeby ten akt na tych 7 kamiennych, dużych tablicach był umieszczany w różnych miejscach w Polsce. Tam również w Szczecinie, gdzie pan był uprzejmy wspomnieć, Chojna, tak? Tam już jest, jeżeli nie już jest, to będzie 7... Bazylika już jest. Tak, ale z tym ja mówię o tych kamiennych tablicach. Kamiennych. Żeby to szło w Polskę, żeby w różnych miejscach te tablice się pojawiły. No to ja już wyprzedzam może tutaj wypadki, ale bo jest w Jaśle też figura Chrystusa Króla, w Gorejowicach, to jest kilometr od Jasła, na pięknym wzgórzu, u podnóża mamy winnicę jasielską, a ten region jasielski słynie z wina i tam to jest, nasz się prosi, żeby znowu z jakąś inicjatywy podjąć wmurowanie. I tam wmurowanie, no to ja mówię, niech to będzie początek tego wmurowywania tych kamiennych tablic, bo to było wydarzenie historyczne, my sobie nie zdajemy sprawy, porównywalne z chrztem Polski, jak mówią teologowie, prawda? To jest jedno. Drugie wielkie wydarzenie, które było w ubiegłym roku, tośmy mieli rekolekcje 10-dniowe, każdy dzień rekolekcji poświęcony jednemu wezwaniu z aktu intronizacyjnego i każdy dzień prowadził inny biskup. No Boże drogi, jakie to jest wydarzenie. My sobie nie zdajemy sprawy. Teraz będzie opracowanie tego, już jest wydany specjalny biuletyn taki poświęcony i te wszystkie nauki, tak samo jak i te materiały, które były wystąpienia w Ustroniu, one są dostępne w wersji elektronicznej do pobrania z naszych stron internetowych, nie? Teraz konferencja w Warszawie. Teraz kongres. Boże drogi, myśmy o to walczyli ile lat? I nagle udało się nam doprowadzić do tego, że odbył się w listopadzie 4-dniowy kongres Chrystusa Króla w pięknej sali NOTU warszawskiego. Głównie to środowiska warszawskie nam tutaj pomogły. Będzie wydana księga, teraz my to nazywamy Księgą Kongresu,
gdzie wszystkie te materiały będą już przelane na papier z dokumentacją fotograficzną. To będzie około 500 stron A4 wydanie. To było ogromne, codziennie msza święta albo w Bazylice Świętego Krzyża, albo zakończenie tam było orszakiem, 2000 orszak Chrystusa Króla z zakończeniem w Archikatedrze Warszawskiej, nie? I to wszystko przy ołtarzach, pięknie. I to wszystko, chór, o, z Lublina był występ przepiękny w jeden wieczór chóru, głównie pieśni o Chrystusie Królu, no coś wspaniałego. I to wszystko ksiądz profesor Marek Chmielewski, który jest no, profesorem KUL-u, znaną osobą, jest konsultantem księdza biskupa Stanisława Jamrowska, nie, w tych sprawach intronizacyjnych, on do mnie mówi, że jak to już zrobiliśmy tą pierwszą korektę kongresu, że to jest wiekopomne dzieło. On wie, co mówi. Wiekopomne dzieło. Poprzedni był w 1937 roku, jeśli nie przekłamuję, kongres w Poznaniu, to jeszcze za kardynała Chlonda. I dopiero teraz jest ten kongres. I co jest? W komitecie honorowym kongresu mamy 11 biskupów, w tym, jeżeli dobrze pamiętam, 9 arcybiskupów metropolitów. Czy my wiemy, o jakie wydarzenie to chodziło? Że myśmy się tak przedzierali przez te etapy tej intronizacji, a teraz mamy błogosławieństwo Kościoła? Sobie nie zdajemy sprawy już, jak myśmy daleko zaszli, żeby ten proces trwał dalej, nie? No i teraz może, żeby jakoś tak pozytywnie już zakończyć, to chcę powiedzieć, że w tym roku ten raże działa to zarząd i rada tego dzieła intronizacji, że mamy regularne spotkania z księdzem biskupem Jamrowskim i z innymi, że w tym roku podjęliśmy decyzję o organizacji marszu, to się będzie nazywało nie tyle marsz, co procesja, powiedzmy, intronizacyjna Chrystusa Króla. Na to święto w tym roku Chrystusa Króla. Nie? Jeśli procesja, to Najświętszy Sakrament w ogóle, przystanki, tak jak był ten orszak, nie? I zakończenie mszą świętą w Archikatedrze Warszawskiej. Ponieważ to organizują grupy, które są zjednoczone ze sobą, już to jest taki ruch zjednoczeniowy, 22 czy coś takiego, tam pierwsze skrzypce gra pan Artur Wolski, znakomicie potrafi on to zorganizować. Różaniec do granic, te różańce Matki Bożej, te różne grupy, które działają, spotykają się w procesjach po całej Polsce, nie? Oni mają wziąć udział we wspólnym przedsięwzięciu i co mnie bardzo cieszyło, że to hasło, ta idea intronizacji została zaszczepiona. Ci uczestnicy jeszcze nie bardzo wiedzą, my musimy ich formować, nie? Bo oni są tak podzieleni, tak jak wszystkie te grupy, nie? Ale już wiedzą, że trzeba iść na ten marsz i zamanifestować, bo to są sprawy polskie. Ja to tak nawet bym powiedział, w tych objawieniach było tak powiedziane, że jeżeli uznacie mnie swoim królem, panem, czy królem Polski, powiedzmy, nie, jeżeli mnie uznacie, to Polska będzie wywyższona. Ja tak patrzę, co się teraz dzieje, nie? Przecież nie jestem takim, że nie widzę, jak co się dzieje w Polsce w czasie tego kryzysu teraz ukraińskiego, nie? Jak Polska jest wywyższona i jesteśmy wzorem dla innych krajów europejskich. Ja to tak odbieram. Każdy niech sobie tam dopowie swoje widzenie. Trzeba się wspierać. Żyjemy w bardzo trudnych czasach. Naprawdę trudnych. Nie zazdroszczę nikomu, kto pełni jakiekolwiek funkcje dzisiaj, od prezydenta w dół aż do tam grup tych społecznych i tak dalej, w szkołach, instytucjach i tych, prawda, wszyscy mamy trudno. Dlatego nie próbujmy szukać czegoś, co nas dzieli, tak? Tylko to, co nas jednoczy. I modlitwa, i manifestacje z Chrystusem, i procesje, i te różańce, i różaniec, nie? Bo to na Matka Boża, módlcie się na różańcu, prawda? No więc, Panie Jerzy, ja myślę, że takie emocjonalne, bo to nie przygotowywałem sobie tego wystąpienia, tylko takie przy okazji właśnie jubileuszu wspaniałego kapłana, księdza kanonika Miłosia, że to wystarczy na taki przekaz od serca. No, Bóg zapłaci. Pozytywny. Również wielki Bóg zapłaci. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie.